Mieszkam w Krakowie od 13 lat. To być może niedługi czas, jednak z perspektywy przyjezdnej pewne rzeczy widać wyraźniej. Zabytki, tramwaje, planty, samochody na ulicach. Niby to co zwykle, ale dużo się tu pozmieniało. Zatem sprawdzam, jak zmienia się Kraków. Śmiało można powiedzieć, że w tym miejscu rozpoczęła się historia muzealnictwa w Krakowie. Był rok 1850 i właśnie do życia powołano Muzeum Starożytności, obecnie archeologiczne. Kraków jest najbogatszym w zbiory muzealne miastem w Europie Środkowej. W naszym mieście funkcjonuje 51 instytucji muzealnych i ciągle powstają nowe. Oznacza to, że jest stałe zapotrzebowanie na obcowanie z kulturą, sztuką, historią, pamięcią. Pośród tych, które powstały z początkiem XXI wieku, jest muzeum w podziemiach Rynku Głównego. Nowe muzeum bardzo szybko przypadło do gustu mieszkańcom Krakowa i turystom, stając się obowiązkowym punktem na turystycznej mapie Krakowa. W ciągu 2 lat, a był to rok 2010 i 2011, muzealna mapa Krakowa wzbogaciła się o 4 nowe placówki, które, jak się później okazało, stały się bardzo popularne wśród mieszkańców Krakowa, jak i przybyłych gości. Pierwszą z nich jest Muzeum Inżynierii Miejskiej. Gwoli ścisłości, muzeum powstało w 1998 roku, a jako siedzibę otrzymało zabytkowe hale najstarszej krakowskiej zajezdni tramwajowej. Muzeum oferuje zwiedzającym kilka ekspozycji. Można tu zapoznać się z historią komunikacji zbiorowej w Krakowie, rzucić okiem na relikty polskiej motoryzacji, obejrzeć urządzenia oraz przyrządy wykorzystywane przy pracy biurowej oraz domowej i wiele innych ciekawych maszyn i urządzeń. Zabawa nie tylko dla dzieci. Zanim formalnie powołano do życia Muzeum Armii Krajowej, przez 10 lat gromadzono pamiątki historyczne przekazywane przez kombatantów. Dotychczas w muzeum znalazło się niemal 7 tysięcy muzealiów oraz ponad 12 tysięcy archiwaliów. Muzeum AK mieści się w zabytkowym budynku, który powstał przed I wojną światową, jako fragment zaplecza logistycznego austriackiej twierdzy. To jedyne na świecie muzeum poświęcone pamięci żołnierzy Armii Krajowej. W 2004 roku miasto wykupiło i przejęło grunty oraz budynki na terenach dawnej fabryki Schindlera. Tutaj w industrialnej przestrzeni Zabłocia miały powstać 2 jakże odmienne od siebie muzea. I tak się stało. Pierwsze swoje podwoje otworzyło Muzeum Fabryka Emalia Oskara Schindlera. Wystawa jest opowieścią o Krakowie podczas II wojny światowej. Ścierają się tu historie polskich i żydowskich mieszkańców oraz niemieckiego okupanta. Scenograficznie zrekonstruowane autentyczne przestrzenie miejskie, aranżacje zakładu fryzjerskiego, fotoplastikonu działającego kiedyś przy ulicy Szczepańskiej, żydowskiego mieszkania czy obozu w Płaszowie układają się w chronologiczną wizję dziejów Krakowa podczas okupacji. Poszczególne przestrzenie wypełniają efekty dźwiękowe, potęgując doznania odbioru i tak sugestywnej ekspozycji. To znakomita okazja do konfrontacji z przeszłością. Sąsiadujący z fabryką Schindlera Mocak to już teraźniejszość. W ciągu 5 lat działalności stał się głównym ośrodkiem kultury współczesnej w Krakowie i znaną na świecie instytucją. Do głównych zadań muzeum należy prezentacja dzieł współczesnych artystów w kontekście aktualnych dla społeczeństwa i jednostki problemów, a także poszerzanie świadomości i zmiana sposobu postrzegania sztuki ostatniego dwudziestolecia, tak by stała się ona ciekawa i inspirująca dla odbiorców. Kraków, miasto muzeów. Jak utrzymać znaczącą rolę w Polsce, jak zaznaczyć się na świecie i czy w ogóle jest taka potrzeba? Z tymi pytaniami skierowałam się do Michała Niezabitowskiego, dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. W światowym muzealnictwie panuje powszechna opinia, że największy problem ma muzealnictwo włoskie, bo jest tak przekonane co do swojej pozycji, że nie robi nic po to, żeby tę pozycję utrzymywać. Kraków nie może popełnić tego błędu. Kraków musi ciągle opowiadać świeżo, na nowo swoją opowieść. I tą opowieść królewską, i tą opowieść papieską i tą opowieść, która wiąże się z dziedzictwem Żydów. Kraków to musi być ciągle świeża opowieść.
A czy mamy potrzebę zaznaczania się jeszcze bardziej w świecie i walczenia o tą pozycję lepszą? Sądzę, że mamy szansę. To znaczy ja myślę, że w tej chwili istnieje taki czas. Doświadczałem tego wielokrotnie, to jest może nawet wstydliwe, ale w paru miejscach na świecie zauważyłem, że silniejszą marką jest Kraków niż Polska. Kraków jest bardziej rozpoznawalny. Myślę, że to jest szansa, żeby Kraków muzealny przeszedł do ofensywy. Frekwencja muzealna w Krakowie ciągle rośnie. Zainteresowanie ciągle jest większe i większe. To jest, jak sądzę, szansa na to, ażeby ta ofensywa, czyli nowe opowieści przez muzealników były generowane, były opowiadane. Pomysłów, inspiracji czy powodów do tworzenia muzeów chyba nigdy nie zabraknie. Tym bardziej, że zawsze będzie potrzeba do tłumaczenia, pokazania, wspomnienia. Tak jak w wypadku Nowochódzkiego Muzeum PRL. Niedawno rozstrzygnięto konkurs na projekt architektoniczno-budowlany i aranżacyjny wystawy stałej. I muzeum w nowej odsłonie ma być gotowe w 2019 roku. Teraz w gmachu dawnego kina Światowid przechadzam się po korytarzach i pomieszczeniach, które niegdyś budowane były w charakterze schronów. Towarzyszy mi Zbigniew Semik, odpowiedzialny za dział edukacji w muzeum. Zaaranżowana przestrzeń wypełniona została ciekawymi eksponatami. Niesie się tu opowieść o zimnej wojnie, czasie propagandy, wyścigu zbrojeń i budownictwie schronowym. W czasie prawdziwej gorączki budowy schronów w latach 1951-56 powstało ich w Nowej Hucie około 250. Czy Nowa Huta ma nam się kojarzyć z PRL-em, bo raczej mieszkańcy tej dzielnicy chyba chcą uciec od tego wizerunku? Nowa Huta ma nam się kojarzyć z PRL-em i nie ma nam się kojarzyć z PRL-em. Na pewno kojarzy się z PRL-em, ponieważ jest to bardzo istotne dziedzictwo dla tej dzielnicy i trudno od tej historii uciec. Na pewno za to nie możemy tylko reklamować Nowej Huty tym PRL-em. Myślę, że Muzeum PRL-u jest takim fajnym sposobem, żeby do dzielnicy turystów przyciągnąć. Natomiast powinna dzielnica obrosnąć infrastrukturą turystyczną, co już nie będzie tylko i wyłącznie PRL-owska, tylko będzie takim pretekstem, że tutaj spędzić sporo wolnego czasu i poznać walory nie tylko historyczne i PRL-owskie, a tylko zobaczyć, jaka ta dzielnica jest fajna, jaka jest dynamiczna. Kraków muzeami stoi, a że jest tak od wieków, to pewnie i na wieki zostanie. Mamy ogromne zaplecze i podstawy do tego, by w dalszym ciągu budować muzealną historię naszego miasta. To mit, że wodę z kranu należy przegotować przed wypiciem. Kranówka dostarczana do naszych mieszkań jest zmineralizowana, a jej jakość gwarantowana przez codzienne kontrole. Woda dostarczana do naszych kranów pochodzi z czterech ujęć. Z rzeki Rudawy, Dłubni, Sanki oraz ze zbiornika Dobczyckiego na Rabie. Pobierana woda trafia do zakładów uzdatniania, gdzie poddawana jest wielu procesom, jak koagulacja, czyli łączenie cząstek celem ich łatwiejszego usunięcia, ozonowanie, naświetlanie UV i dezynfekcja. Poszczególne części Krakowa zaopatrywane są w wodę przez inny zakład uzdatniania. W pewnych obszarach woda pochodzi z więcej niż jednego zakładu. Przekłada się to także na jej twardość, czyli zawartość jonów wapnia i magnezu. Im wyższa, tym woda twardsza. W zależności od źródła woda w Krakowie jest miękka lub średnio twarda. Dzięki codziennym kontrolom możliwe jest utrzymanie odpowiednich parametrów chemicznych wody. Pierwszą kontrolę przeprowadza się tuż przed ujęciem wody. Próbkowanie odbywa się co kilka sekund. Kolejna ma miejsce przed wejściem do zakładu uzdatniania wody. Następna po uzdatnieniu i wysłaniu do sieci. Monitorowanie jakości wody odbywa się także na końcowym etapie całego procesu, czyli wprost z kranu. W laboratorium oprócz systemowej kontroli przeprowadza się także kontrolę zgłoszonych próbek. Co ważne, każdy może dostarczyć próbkę wody do zbadania. Uzdatniona i przebadana woda trafia do sieci wodociągowej o długości około 2200 km. To mniej więcej dziesięciokrotność odległości z Krakowa do Bełchatowa. Przy takiej ilości kilometrów rur niezbędna jest stała kontrola i modernizacja. W centralnej dyspozytorni, gdzie się znajdujemy, prowadzony jest ciągły monitoring sieci. Stąd nadzorowany jest proces usuwania awarii. Co ciekawe, początki sieci wodociągowej w Krakowie datuje się na XIII wiek, a kanalizacyjnej na wiek XIV. W jaki sposób osiąga się wysoką jakość wody? Czy to złożony proces? Z tymi pytaniami zwróciłam się do pana Stanisława Rybickiego, dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.
co sprawia, że ta nasza krakowska woda jest jedną z najlepszych na świecie? Konsekwencja, konsekwentne działanie przedsiębiorstwa przez kilkadziesiąt lat, konsekwentne planowanie, realizacja inwestycji, ciągłe, nieustanne ulepszanie technologii i to chodzi nie tylko o uzdatnianie wody, ale o nowe materiały, z których wykonane są przewody sieci wodociągowej, staranność przy ich utrzymaniu, nowoczesne metody zarządzania. To wszystko powoduje, że woda jest bardzo dobra, że woda jest oceniana jako druga najlepsza na świecie we wskaźnikach mierzalnych. A jak to zrobić, żeby ją utrzymać, żeby ten poziom był cały czas taki albo nawet lepszy? Robić to samo, co robi przedsiębiorstwo i nie myśleć o rankingach. Celem działania przedsiębiorstwa i źródłem jego sukcesów jest to, że nie myśli o rankingach, tylko myśli o tym, żeby mieszkańcy dostawali wodę jak najlepszej jakości. Tak jak w przyrodzie, woda dostarczana do naszych mieszkań krąży w zamkniętym obiegu. Wykorzystywana do mycia, prania i toalety finalnie trafia do sieci kanalizacyjnej. Utrzymanie właściwego stanu kanałów wymaga sporego wysiłku i zaawansowanej technologii. Dostęp do wielu miejsc jest utrudniony lub niebezpieczny, dlatego inspekcje przeprowadza się z użyciem specjalistycznych wozów. Inspekcja polega na wprowadzeniu do wnętrza kanalizacji kamery i dokonaniu szeregu pomiarów oraz oceny wizualnej. Dzięki temu można stwierdzić na przykład nieszczelność złączy, uszkodzenia rur, nieprawidłowe spadki czy przeszkody. Wszystko po to, by ścieki przemieszczały się po kanałach w niezakłócony sposób. Suma summarum, wszystko trafia do 6 lokalnych oczyszczalni i 2 zakładów oczyszczania ścieków, jak ten w Płaszowie. Na 50 hektarach rozpościera się zespół urządzeń do biologiczno-mechanicznego oczyszczania. W latach 2003-2010 zakład przeszedł gruntowną modernizację i rozbudowę. Oczyszczalnia jest częściowo samowystarczalna energetycznie dzięki produkcji biogazu i zainstalowaniu kogeneracji oraz spełnia wszystkie wymogi środowiskowe. Znajduje się tu także stacja termicznej utylizacji osadów, dzięki której udaje się zmniejszyć ilość odpadów o prawie 90%. Oczyszczone ścieki trafiają do rzeki Drwiny, będącej jednym z dopływów Wisły i są one czystsze niż płynąca w Drwinie woda. W razie potrzeby można ugasić pragnienie w ulicznym pitniku, ale niektóre restauracje wywieszają informację: tutaj serwujemy wodę z kranu, którą oferują za darmo. To trend godny naśladowania. Kraków ma czystą wodę. To fakt.